Witam Was serdecznie na zajęciach z informatyki. Dzisiaj w programie Paint wykonamy sobie nasze polskie godło, czyli białego orła na czerwonym tle. Włączamy sobie program Paint. Klikamy wypełnienie i całą kartkę wypełniamy na kolor czerwony. Dopasowujemy sobie wielkość kartki, tak żeby uzyskać kwadrat. I teraz wybieramy sobie kolor biały i przy użyciu owalu, elipsy, wykonujemy poszczególne elementy orła. Mamy głowę, tułów, jeszcze raz troszeczkę wyżej, tułów, głowa. Skrzydła wykonamy w ten sposób. Wybierzemy sobie tę gwiazdkę sześcioramienną i postaramy się ją tak rozciągnąć i dopasować na środek naszego orła. Następnie weźmiemy gwiazdkę pięcioramienną i znowu dopasowujemy ją na środek. Potem to będziemy wszystko wypełniać na biało. I jeszcze górę skrzydełek zrobimy przy użyciu trójkąta. I taki sam trójkąt zrobimy w tym miejscu. Teraz weźmiemy wypełnienie i całą sylwetkę wypełnimy kolorem białym. Teraz przy pomocy gwiazdy sześcioramiennej zrobimy ogon i też wypełnimy go na biało. Nasz orzeł będzie miał złotą koronę. Koronę wykonamy przy pomocy wielokąta, czyli tutaj przedostatniej figury. Klikamy w tym miejscu, gdzie się ma nam zamykać korona, czyli tutaj do góry, w dół, do góry, w dół i zamykamy figurę. Całą tą figurę wypełniamy żółtym kolorem. Dziób możemy zrobić przy użyciu po prostu prostych kresek. A oko przy użyciu elipsy wypełnionej na czarno. Dobrze. Teraz przejdziemy do robienia nóg. Też używamy do tego kreski. Jedna noga, druga i pazury. I podobnie tutaj z drugą nogą postępujemy. Jak nam się coś nie uda, pamiętamy o przycisku cofnij, który jest tutaj u góry. Dobrze. Nasz orzeł jest prawie gotowy. Teraz wybieramy sobie tutaj z pędzli ten przycisk, aerograf. Wybieramy szary kolor i domalowujemy tylko już pióra w naszym orle na szaro. Pocieniujemy sobie troszeczkę. I w ten sposób udało się wykonać orła. Tutaj jakieś takie żółte kropki mi się powstawiały. Ja sobie to zapełnię czerwonym kolorem. Orzeł jest gotowy. Teraz wystarczy plik zapisać.
Robimy to w ten sposób. Plik, zapisz jako. Wskazujemy miejsce zapisu, może to być po prostu pulpit. Nadajemy nazwę. Nazwa może być na przykład godło. Tutaj poprosicie może rodziców, aby Wam pomogli przy zapisie. Godło, zapisz i pracę można wysłać do oceny. Zamykamy Painta. Do widzenia. Miłej pracy.